Cześć, atleci. Z tej strony Matt Watson z Carwow. Siedzę w korwecie C8 Stingray. Obok mnie jest Porsche Carrera 911, wersja podstawowa. A za nią stoi Audi R8 z napędem na tylne koła. I wspólnie urządzimy sobie wyścig. Jednak zanim to nastąpi, upewnijcie się, że subskrybujecie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby włączyć powiadomienia. W ten sposób nie ominie was żaden film. Pozwólcie, że powiem wam o tej korwecie. Ma silnik 6,2 litra V8. Stare, dobre V8. Jej moc to 482 konie, a moment obrotowy 613 Nm. Ma napęd na tylne koła i 8-biegową automatyczną skrzynię z podwójnym sprzęgłem i procedurą startu. Waży 1655 kg, a jej ceny zaczynają się od 450 tysięcy. Porsche ma 3-litrowy, 6-cylindrowy silnik z podwójnym turbo o mocy 385 koni i 450 Nm. Biedne Porsche. Napęd na tylne koła i 8-biegowa automatyczna skrzynia z procedurą startu, a jego waga to 1509 kg. Jest trochę droższy od Corvette, prawie 500 000. Wreszcie przechodzimy do najdroższego tutaj auta, którym jest Audi R8 z tylnym napędem. Jego ceny zaczynają się od 700 tysięcy. W tej cenie dostajecie 5,2 litra V10 o mocy 510 koni i moment obrotowy równy 550 Nm. Napęd na tylne koła i 7-biegowa automatyczna skrzynia z podwójnym sprzęgłem, to cacko waży 1609 kg. Wystarczy tych statystyk. Jeśli jednak chcecie sobie porównać, to zapauzujcie filmy, zostawimy je dla was w tabelce. A teraz wyścig. Buy, sell, car, wow. Jednak zanim zaczniemy się ścigać, musimy zrobić obowiązkowe sprawdzenie brzmienia. Posłuchajcie zatem tej V8-ki. Nie ma tu soft limitera. Posłuchajmy Porsche. Nie wydaje mi się, że będzie brzmiało tak dobrze. Dawaj, zwiększ obroty. A, już to zrobił. Dobra, czas na V10. Czy mamy tam soft limiter? I to jaki? Czemu to robią? Teraz czas na rozgrzewanie opon. Wybaczcie, Classic Corvette Club UK. Kupię wam nowe, jeśli je zniszczę. Dawaj, Porsche, twoja kolej. O, niezłe, niezłe, niezłe. Podobało mi się. Audi R8, teraz ty, do dzieła. To zdecydowanie napęd na tylne koła. Do boju, Ameryko. Porsche nie najgorzej wystartowało. Jest blisko. Ej, nie powinien być szybszy ode mnie. Jest szybszy niż ja? Niemożliwe. To była bardzo zacięta walka między Corvettą i Porsche. Ja byłem szybszy na starcie, ale potem mnie dogoniłeś. Ale nie starczyło czasu, byś mnie pokonał, prawda? Nie starczyło. Wydaje mi się, że mogę pojechać trochę lepiej, jeśli poprawię start. Wtedy może się udać, ale to Audi jest poza zasięgiem. Tak, ma więcej mocy, ale sądziłem, że będzie mieć większe problemy ze startem, bo wcześniej już tak bywało. Tymczasem napęd na tylne koła wydaje się radzić sobie lepiej niż napęd na wszystkie. Spróbujmy jeszcze raz. Pokonałem ich na starcie, ale to Audi pędzi. Audi go! Nadjeżdża Porsche. A więc mamy taki sam rezultat, Porsche. Wystartowałem naprawdę dobrze. To auto naprawdę świetnie sobie radzi ze startem, jednak Porsche ciągle sprawia wrażenie, jakby miało mnie przegonić. Czy możemy pojechać jeszcze raz? Wydaje mi się, że może mi pójść lepiej. Dobry start, Porsche. Będzie ciężko. Come on, Corvette! Wszyscy wystartowali dobrze, ale teraz zbliża się Porsche.
Come on! Nie dasz rady wystartować lepiej niż teraz, nie? To wszystko, co mogłem zrobić, było idealnie. It is pulling back a little bit though. Audi? Nie do końca zadowolony ze startu, ale i tak byłem o wiele przed wami. To prawda. Zatem co dokładnie się wydarzyło? Cóż, wygrało Audi, uzyskujące czas na ćwierć mili w wysokości 11 sekund. Korweta o mały włos pokonała Porsche i zajęła drugie miejsce, ale oba samochody uzyskały 11,8 sekundy. Czas na start lotny przy prędkości 80 na godzinę. Samochody są w swoich najbardziej relaksujących ustawieniach i będziemy się ścigać w automacie. Dobijamy do 80 i zaczynamy. 2, 1, go! Kick down. Porsche odjechało. Dawaj, Corvetta, pokaż, na co cię stać. To już prawie pół mili. Czy uda mi się dogonić Porsche? To już koniec. No, oczywiście Audi było dużo szybsze, ale Porsche wystartowałeś jak szalony i ciągle miałeś nade mną przewagę. To dzięki tej skrzyni biegów, chociaż nie wiem, jak udało mi się tak bardzo uciec. To dziwne. Istotnie dziwne. Sprawdźmy zatem, co będzie, jeśli wykluczymy automat. Okej, zróbmy podobną rzecz, ale tym razem auta są w najbardziej sportowych ustawieniach i z manualną skrzynią biegów. Dobijamy do 80. 3, 2, 1, go! O tak, mocny start. Sprawdźmy, czy uda mi się pokonać Porsche na pół mili. Znowu się zbliża, o co chodzi? Nie do wiary. Niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe. Mam od ciebie 100 koni więcej. Mam dwa razy większą pojemność silnika. Nawet na starcie wyskoczyłem przed ciebie. Matt Watson był za bardzo zszokowany, by mówić. To naprawdę nie ma sensu. Odjechałeś mi i już myślałem, że na tym koniec, ale tak, udało mi się ciebie wyprzedzić. Audi, ty tu jesteś głównie chyba dla fanów Audi, co? Trzeba o nich dbać. Przejdźmy dalej. Trochę mi smutno, przepraszam, Ameryko. Zrobimy teraz test hamowania przy prędkości 160 km na godzinę. Kiedy dojedziemy do linii, pełne zatrzymanie. Jeśli was to nie interesuje i wolicie obejrzeć kolejny czadowy wyścig, kliknijcie w wyskakujące okienko albo wejdźcie w link z opisu. Jeśli nie, to zaraz się przekonamy, czy Corvette uda się zatrzymać na krótszym odcinku drogi niż Porsche. Nie mam wielkich nadziei, ale nigdy nie wiadomo. Wszystko gotowe? Do dzieła. Pokonaliśmy Audi. Audi, w końcu przegrałeś. Wiecie, co najbardziej się liczy? Test hamowania, nie żaden wyścig. Porsche zawsze świetnie hamowały, czyż nie? Tak, są świetne. To niewiarygodne, że to podstawowe 911, a tak świetnie sobie radzi. Jednakże i tak kosztuje 50 tysięcy więcej od mojego. A w tym dostajemy skórzany zestaw, natomiast w Porsche pewnie wydamy jeszcze kupę kasy na dodatkowe udogodnienia. Tak więc ta Corvetta się opłaca w przeliczeniu na wydajność, bez dwóch zdań. W każdym razie chciałem bardzo podziękować ludziom, którzy nam je pożyczyli. To Classic Corvette Club UK. Odwiedźcie ich, macie link w opisie filmu. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów z super szybkimi autami, kliknijcie w to okienko lub w link w opisie filmu. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie obejrzeć jeszcze więcej, tutaj macie dwa okienka. A jeśli klikniecie w to kółeczko, przeniesiecie się na nasz kanał, a na nim czekają na was kolejne filmy z najmocniejszymi autami. Dzięki.